Cześć, dzisiaj mam dla Ciebie informację o tym, jak pomogę Tobie sprzedawać online, zarówno produkty wiedzowe, takie cyfrowe, jak i też fizyczne, i zrobię to w czterech obszarach. Dla kogo to jest fajna rzecz? To jest dla osób, które chciałyby uwolnić się z jakiejś nielubianej pracy, z nielubianego zajęcia i stworzyć sobie życie na swoich warunkach. Tak, aby dostosować pracę do swojego życia, a nie życie do pracy, tak żeby po prostu móc zrobić sobie wolne, bez proszenia się o urlop, żeby móc cieszyć się życiem, mieć pieniądze i czas na realizację swoich pasji. Ja na przykład bardzo dużo czasu spędzam na nauce tańca i potrzebuję na to mieć czas i to mi się podoba, że mogę sama decydować o tym, czy idę na tą lekcję, czy nie, bo nie jestem uzależniona od tego, czy akurat pracuję, czy nie pracuję, bo sama sobie o tym decyduję. I tutaj bardzo podoba mi się takie sformułowanie Jakuba Bebączka: znajdź to, co kochasz i naucz się na tym zarabiać. To jest po prostu świetna idea, którą sobie mocno wzięłam do serca. Także zapraszam Cię teraz, pokażę Ci, w jakich czterech obszarach pomogę Tobie zarabiać. Pierwszy obszar to platforma do sprzedaży, czyli jeżeli chcesz cokolwiek sprzedawać w internecie, chcesz zarabiać, no to musisz sprzedawać. I tutaj mowa jest o sprzedaży produktów cyfrowych, tak zwanych wiedzowych, zarabianie na wiedzy, ale i nie tylko, bo tak jak mówiłam, można również sprzedawać produkty fizyczne, ale za chwilkę Ci powiem na końcu, właśnie w obszarze czwartym, jak możesz to fajnie wszystko połączyć. Powiedzmy, zacznijmy od produktów wiedzowych typu e-booki, jakieś wideo, które chcesz sprzedawać, może konsultacje, kursy i to wszystko, żeby sprzedawać, potrzebne są automatyczne płatności, potrzebna jest taka platforma, która zaraz po zakupie klientowi wysyła link, hasło, aby mógł sobie odebrać ten kupiony produkt, zalogować się i sobie to zrealizować. I żeby taką platformę mieć, no to jest też kilka różnych sposobów. Ja między innymi zajmuję się tym, że instaluję takie platformy i jest to wtedy Twoja platforma osobista, nie płacisz żadnych prowizji za sprzedaż, nie płacisz żadnych abonamentów. Po prostu płacisz tylko za zainstalowanie, a potem możesz używać już zawsze sobie tej platformy. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy możesz sprzedawać online nie posiadając firmy, to ostatnio nagrałam wideo na ten temat, jak sprzedawać kursy online, ale to nie tylko jest do kursów online, to w ogóle jest do sprzedaży online, jak właśnie to robić nie mając firmy. Także jest kilka rozwiązań, możesz obejrzeć sobie tamto wideo i możesz skorzystać z któregoś z tych rozwiązań, zainstalować sobie taką platformę i możesz rozpocząć sprzedaż zupełnie legalnie. Drugi obszar, który Tobie pomogę, to ta platforma, którą Tobie zainstaluję, ma też możliwość tworzenia tak zwanych stron lądowania i takie strony lądowania służą do tego, żeby stworzyć lejek sprzedażowy, kolejne słówko, którego może niekoniecznie znasz. Jest to taka ścieżka zakupowa Twojego klienta, tak? Wszyscy jesteśmy klientami, wszyscy coś kupujemy i jakoś w jakiś sposób specyficzny podejmuje się decyzję o zakupie czegoś. I są ludzie, którzy zajęli się badaniem właśnie tego procesu psychologicznego sprzedaży, jak to w ogóle się dzieje, że podejmujemy decyzje zakupowe jako klienci. I jest bardzo dużo już takich badań na ten temat i widać tendencje i dotyczy to każdego, nieważne czy Ty znasz te tendencje, czy Ty nie znasz, jako klient po prostu tak się zachowujemy i w online tworzy się takie właśnie specjalne ścieżki zakupowe w odniesieniu do właśnie tego procesu podejmowania decyzji, tak? Krótko mówiąc, wygląda to tak, że Twój odbiorca musi najpierw troszeczkę Cię poznać, w jakiś sposób, gdy szukał jakiejś informacji, trafił na Twoje
na Twoje jakieś materiały, to chcę troszkę więcej Cię poznać, no bo chcę nabrać zaufania, tak, że to, co mu sprzedasz, tym bardziej, że to jest produkt cyfrowy, to, że to jest po pierwsze mu potrzebne, po drugie, że Ty na pewno mu przedstawisz dobrą wiedzę, że się na tym znasz, więc taka osoba chwilę potrzebuje na to, żeby jakby przekonać się do Ciebie, tak? No i jest jeszcze kilka innych takich aspektów, które powodują, że dochodzi do tej sprzedaży i wykorzystuje się właśnie w budowie takich ścieżek zakupowych, tak zwane te strony lądowania. I tutaj w tej platformie, którą Tobie zainstaluję, masz możliwość tworzenia takich stron lądowania, ile chcesz, bez żadnych ograniczeń. Jest to połączone też z bazą mailingową, więc możesz sobie takie strony połączyć, tak, z bazą mailingową i jakby wtedy tworzysz właśnie taki zautomatyzowany mechanizm prowadzący do sprzedaży w online, tak? Więc tutaj też w tym zakresie dostaniesz wsparcie. Trzecia rzecz to jest to, o czym już troszkę wspomniałam, czyli właśnie to, że no, w online osoby, które chodzą gdzieś po YouTubach, Facebookach, stronach i tak dalej, gdzieś trafią na Twoje materiały, potrzebują trochę Cię poznać, tak? Zobaczyć, posłuchać, przeczytać, co Ty piszesz, oblukać może Twój profil na Facebooku, posłuchać jakieś Twoje wideo. Może pobrać jakiś darmowy materiał i chcą najpierw troszeczkę się z Tobą zapoznać, więc to jest budowanie właśnie marki, w ten sposób budujesz swoją markę osobistą, że dajesz się poznać. W jaki sposób możesz dać się poznać? Mając właśnie tą platformę, możesz na niej prowadzić na przykład bloga i napisać przynajmniej 3 wpisy na blogu na temat, który właśnie, którym się zajmujesz, tak? W taki sposób to, co pomaga innym osobom, tak, żeby pomóc innym osobom, żeby dać im jakąś wartość, jakieś wskazówki. Warto też na stronie głównej tej swojej platformy od razu napisać w kilku słowach, komu i w czym pomagasz, tak, żeby osoba, która wchodzi na taką Twoją stronę, na taką platformę, na której masz tą możliwość sprzedaży, żeby też była ta platforma wyposażona w takie informacje właśnie komu, w czym pomagasz, żeby były te wpisy na blogu, żeby była zakładka o mnie i tam krótko o Tobie. Nie chodzi oczywiście o opisanie tutaj CV i całej historii Twojego życia, ale chodzi o to, żeby troszeczkę pokazać ten aspekt, jak to się stało, że się zainteresowałeś tym właśnie tematem, że postanowiłeś osobom w tym temacie pomagać, czemu to Cię pasjonuje. To jest ciekawe dla osób, które szukają informacji w danym temacie. Jak znajdą kogoś, kto się tym zajmuje, to jesteśmy ciekawi, jak to się tam u tej osoby potoczyło, że ta osoba właśnie tym się zajmuje. Ważna jest też zakładka kontakt, żeby ktoś mógł do Ciebie napisać poprzez stronę, opinie warto sobie zbierać i też możesz dawać jakiś darmowy produkt, konsultacje. To jest mniej więcej troszeczkę połączone też już z tą ścieżką sprzedażową, o której mówiłam w punkcie drugim. Także dzięki tej platformie możesz budować swoją markę osobistą, rozwijać sobie to, dodawać sobie wpisy na blogu i powodować, że dzięki temu te treści publiczne, ludzie, którzy trafią gdzieś na Twoją stronę, zaczną sobie chodzić, szukać, to, że mogą właśnie bardziej Ciebie poznać i dzięki temu zdobyć zaufanie do Ciebie i no, przekonać się, żeby skorzystać z tego, co masz dla nich do zaproponowania. I czwarta rzecz to w ramach tej platformy możesz rozwijać sobie swój biznes online, swoją sprzedaż online o różne aspekty. I tutaj właśnie chciałam poruszyć na przykład produkty fizyczne. Gdy budujesz swoją markę, możesz na przykład stworzyć sobie swoje kubki z logo, z jakimiś hasłami. Jeżeli zajmujesz się jakimiś tematami, powiedzmy, relacji, to mogą to być jakieś hasła dotyczące właśnie relacji damsko-męskich. Jeżeli to są jakieś tematy dotyczące osiągania celów, to mogłyby być to jakieś hasła na kubkach z właśnie z celami, z osiąganiem celów, z wytrwałością i możesz stworzyć sobie taki swój fan klub i mieć na przykład koszulki z jakimiś hasłami,
kubki i możesz też sprzedawać książki, możesz wydrukować też, napisać książkę i ją mieć w formie drukowanej i sprzedawać, ale możesz też czyjeś książki sprzedawać jak najbardziej. Więc wszystkie produkty, które są fizyczne, takie, które się wysyła pocztą, kurierem czy do paczkomatu, no to też możesz na tej platformie sobie wstawić. I możesz, oczywiście nie wszystko naraz, możesz po prostu sobie to zacząć rozwijać i za jakiś czas możesz mieć zarówno produkty cyfrowe, jak i właśnie te fizyczne. Możesz też dołożyć usługi, konsultacje, mentoring, mieć kursy online, prowadzić bloga i wszystko powolutku sobie możesz albo szybciej, albo wolniej rozwijać w takim tempie, w jakim tobie to będzie służyć i odpowiadać. Dzięki temu twój biznes, cały biznes się wtedy rozwija, tak? Jeżeli rozszerzasz swoje działania o kolejne elementy, no to wiadomo, jest i więcej klientów, bo jest więcej możliwości zakupu u ciebie, jest to ciekawsze, stajesz się taką osobą bardziej ekspertem na rynku, tak? A jeśli chodzi o te książki, kubki, koszulki, jakieś na przykład książki, to może książka to wiadomo, ale na przykład jakieś notesy, kubki, koszulki z nadrukami, to bardzo łatwo możesz to zrobić. Nie musisz być producentem, nie musisz samodzielnie takich nadruków robić, możesz to po prostu zlecić, możesz wstawić do swojego sklepu tylko zdjęcie takiego wykonanego kubka czy koszulki. Taki projekt, który wygląda jak żywy, jak prawdziwy, jakby był już stworzony, ale jest to projekt graficzny z możliwością zakupu takiego kubka, koszulki, czy na przykład notesu z wygrawerowanym jakimś tam indywidualnym hasłem. I w momencie, kiedy ktoś coś takiego od ciebie kupi, to ty dopiero zlecasz i na Allegro możesz poszukać sobie, jest bardzo dużo takich osób, które, takich firm, które wykonują tego typu usługi, są to niedrogie rzeczy, także ty możesz to kupić na przykład taki kubek za 20 zł, a w swoim sklepie sprzedawać go na przykład za 97 zł, bo będzie tam twoje logo, będzie tam jakieś hasło z twoją marką i tak dalej, tak? Tak samo z koszulkami, z jakimiś notesami i tak dalej. Także w bardzo prosty sposób możesz sobie to rozwinąć i dołożyć do swojego sklepu. Także to są cztery obszary, w których mogę Tobie pomóc w ramach platformy do sprzedaży online. Jak widzisz, masz tutaj całe spektrum możliwości sprzedaży. Jest automatyzacja i możesz sobie to wszystko fajnie rozwijać. Jeżeli Ciebie to zainteresowało, to możesz sprawdzić szczegóły, odebrać 40% zniżki, która jest czasowa, więc trzeba się pospieszyć, żeby z niej skorzystać. Kliknij w link w opisie, zapisz się, żeby dostać te szczegóły i mieć możliwość odebrania tej zniżki na instalację takiej platformy do sprzedaży kursów online, do sprzedaży produktów fizycznych, produktów cyfrowych, usług, konsultacji i właściwie czego tylko chcesz. Pozdrawiam i do usłyszenia po drugiej stronie. Cześć, jeżeli podobało Ci się, interesowało Cię to wideo, to prawdopodobnie zainteresuje Cię też wideo o tym, jak zarabiać online, nie mając firmy, jakie są rozwiązania. Kliknij teraz w ten film poniżej i do zobaczenia. Pamiętaj, rób to, co kochasz i naucz się na tym zarabiać.